Witam serdecznie, moi drodzy, z tej strony Łukasz M. Dzisiaj na filmie otworzymy sobie magazyn DFB Fikic. Popatrzcie, co w środku tym razem jest dołożone. Mamy tutaj flipery, saszetkę z naklejkami i kartę limitowaną Manuela Neuera. Sprawdzimy sobie oczywiście, co w następnym wydaniu. Tak wygląda limitka Neuera. Oczywiście sobie zamienię, gdyż ładniejsze rogi są na kartach, które są dokładane do różnych gazet. Flipery tak wyglądają. Oczywiście to dla małych dzieci, bo ja jako dorosły to raczej ciężko tutaj grać w to. Za duże palce mam. Saszetka z naklejkami. Otworzymy sobie zaraz ją i zobaczymy, kto tam fajny nam wpadł. Lautaro Martinez, Inter. Popatrzcie, Łukasz Piszczek. Tutaj mamy jakąś złotą naklejkę. Jedną i drugą. Tigres. Koszulka zespołu z Meksyku. I specjalną kartą jest, przepraszam, naklejką specjalną jest Luan z Gremio Porto Alegre. No a teraz zobaczymy, co w gazetce. To jest gazetka dla małych dzieci, więc większość tutaj to są sprawy komiksowe, jakieś gry, układanki, puzzle. Tutaj mamy Maldiniego z Milanu. Plakaciki. Coś o reprezentacji Niemiec. Mają być jakieś karty do zbierania. Nie wiem, czy to będzie w kolejnym wydaniu. Tutaj recepta na dobre jabłuszka, chyba suszone, jak tutaj widzicie. Szukamy różnic na dwóch obrazkach. No i co? Nie ma podanego, co będzie w kolejnej gazecie. Na samym tyle jest Pepa, którą bawi się moja córa. No niestety, będę musiał po prostu obejrzeć sobie, jak wyjdzie kolejny magazyn DFB, co w środku, bo tutaj nie jest powiedziane. Tak więc to są, moi kochani, dodatki. Tym razem flipery, karta Manuela Neuera i saszetka z naklejkami. Możecie się w komentarzach wypowiadać na temat zawartości tego magazynu. Ja Wam dziękuję za uwagę, pozdrawiam, trzymajcie się i cześć!